No dobra, to zaczynamy. Może zacznę wam od tego, że jestem dogiem niemieckim. Rasa psa zaliczona do grupy molosów w typie doga, wychowywana w Niemczech. Ale zaraz, tylko tego glutka ściągnięcie. O, już od razu lepiej. Jako pies bojowy i do polowania na duże ssaki, współcześnie jest użytkowana jako pies stróżujący, obronny lub pies towarzysz. Ale to wszystko możecie przeczytać w internecie. Ja wam powiem, jaka ja jestem, co lubię robić i jak wygląda moja pielęgnacja. Zacznijmy od tego, że jestem psem bardzo towarzyskim i kiedy wszyscy moje domownicy są w domu, to uwielbiam przysiadywać na kanapie lub na fotelu. Oprócz tego jestem dosłownie największym pieszczochem, jaki istnieje wśród psów. Co widać na załączonym obrazku. Kocham dzieci, a najbardziej swoją Wikusię. Jestem najlepszą opiekunką, jaka istnieje. Bardzo delikatną, mimo tego, że mam wielkie łapy. I wcale mi nie przeszkadza, że Wiktoria na mnie leży. Ja wręcz to lubię. Większość swego czasu spędzam na drzemaniu, spaniu. Uwielbiam to. Cały dzień możecie mnie nie widzieć, bo prawie cały dzień uwielbiam spać. Budzę się dopiero, jak Wiktoria wraca do domu. A propos spania, to mam całkiem wygodny domek. Takie M2, można powiedzieć, z wygodnym materacem, w którym uwielbiam spać i czuję się przy okazji bezpiecznie. Bo mimo swoich wielkich gabarytów czuję się cały czas takim małym szczeniaczkiem. Uwielbiam zabawki, swoje króliczki, mam też ulubioną swoją dżdżownicę a la wąż, która jest naprawdę duża. Bo nie wiem, czy wiecie, że dogi właśnie się tak zachowują, jak takie duże, małe szczeniaki. No i róg też jest ważny do gryzienia, żeby czyścić sobie ząbki. A propos pielęgnacji moich ząbków, to wiecie, że je myję taką specjalną pastą. Pani mi ją kupiła. Przy okazji bardzo dobrze smakuje ta pasta i idealnie wpływa też na moje dziąsła. Żeby mieć piękny, biały uśmiech. Tak, uwielbiam. Dalsza część mojej pielęgnacji to czesanie. Też bardzo przyjemne, naprawdę. W końcu jestem całkowicie podrapana w tych miejscach, w których nawet nie sięgam. Jak widzicie, dużo tego mam na sobie. Naprawdę dużo. I ta sierść zostaje wszędzie. Ale moja pani lubi mnie czesać. Po takim wyczesaniu moja sierść jest jeszcze milsza w dotyku i bardziej błyszcząca. A to ważne. A teraz przejdźmy do kąpieli, do trochę mniej przyjemnej jak dla mnie czynności. Ale moja pani zawsze mi urozmaici kąpiel jeszcze zabawą w cudownej fontannie wody. Tak jak nie lubię kąpieli, tak to uwielbiam. Zobaczcie, jakie wyzwanie ma moja pani, żeby mnie wykąpać. Co tam kopanie Yorka czy innego psa? Ja to dopiero jestem wyzwanie kąpielowe. Ale może przyspieszmy to, bo nie za bardzo to lubię, co widać po mojej minie. No dobra, płukanie jeszcze jako tako. Ale i psikusa zrobię zaraz mojej pani. A co? Niech sama też ma prysznic. Moja pani musi mnie porządnie wytrzeć, bo mimo upałów jestem bardzo wrażliwa na przeciągi i mogę się przeziębić.
tak naprawdę wcale nie potrzebuję dużo się wybiegać. Jestem raczej psem do kominka. No i jak? Podobał Wam się dzień ze mną? Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to musicie kliknąć łapkę. Wtedy moja pani będzie wiedziała, żeby mnie więcej nagrać. No dobra, ja już się z Wami żegnam.